Kęcio! Kęcynco, Kęciszku, uspokójcie się. Mieliśmy wyścigi i ja wygrałam. To znaczy, że Franciszek pozwolił ci wygrać? Wcale nie, to ja wygrałam. Tak, Jacynto, ty wygrałaś. A Franciszek? Franciszek zawsze przegrywa. Pozwala, aby inni wygrywali. A właśnie to tak jest. No, ale ona się tylko wygra. A nawet jak wygra, a ty w to nie wierzysz, to on ci powie, jeśli uważasz, że wygrałaś, to wygrałaś. I to wcale nie przeszkadza. To mi nie przeszkadza. A widzisz, Franciszku, powinieneś bardziej się sobą przejmować. Ale to nie jest ważne, Ucjo. Ależ to jest ważne, Franciszku. Powinieneś zwracać uwagę na niektóre rzeczy. Jakie rzeczy? No na przykład, co zrobisz, jeśli ktoś ci coś zabierze? To nic sobie bierze, co mi tam? Franciszek, jesteś bardzo niemądry. Ty nerwujesz, nie rozmawiasz w taki sposób. Chodź tutaj, strzelaj na tym kamieniu i nie ruszaj się. Ej, Ucjo! A cóż to za harmider? Przepraszam, mamo. Właśnie rozmawiałam z Jacyncą i Franciszkiem. Rozmawialiście? Ależ wy krzyczeliście Rysiu w płucach. Franciszku, a czemu ty siedzisz na tym kamieniu? Wstawaj! Dobrze, ciociu. Chcieliśmy ciocię zapytać, czy łódce chce się z nami pobawić na dworze. A dokąd to chcielibyście pójść o tej porze? Na to stare kropisko. Chcemy zobaczyć zachód słońca i policzyć gwiazdy. No dobrze, to idźcie, ale bądźcie ciszej. Pan pozwoli, panie ministrze, Arturo de Oliveira Santos, zarządca Aurem oraz okolicy. Do pańskich usług. Mam również przyjemność przedstawić pana José Dovale, redaktora naczelnego naszej gazety O Mundo. Miło powitać. Muszę przyznać, że wielki to zaszczyt dla nas gościć tak znakomitego członka naszego rządu. A podróż z Lizbory jaka była? Męcząca. A, to może zechciałby się pan najpierw posilić, zanim zaczniemy? Nie, chciałbym natychmiast przystąpić do spraw. Oczywiście, panie ministrze. Sprawa, która sprowadza mnie do waszego okręgu, panie Santos, to kwestia zasadnicza dla celów naszego rewolucyjnego rządu. Tworząc republikę w 1910 roku i przejmując ster władzy, poprzysięgliśmy sobie, że będziemy wprowadzać politykę postępu i oświecenia. Dokładnie, panie ministrze. Tak właśnie czynimy w Ourem i innych okręgach. Ja byłem kowalem, zanim doszedłem do władzy. I często musiałem wbijać zmiany tak, jakbym walił młotem w podkowę, aby nadać jej kształt. Z pewnością. To bardzo ciekawe. Ale cóż takiego zrobił pan, aby wytępić ten smutny stan rzeczywistości w naszym kraju, czyli religię? Cóż, mogę zapewnić pana, panie ministrze, że zrobiliśmy wszystko, aby każde prawo mające na celu zniweczenie religii weszło w życie i go pilnie przestrzegano. Tylko, że sprawy nie postępują tak szybko naprzód, a zwłaszcza na tym polu. Największym wrogiem myśli postępowej jest Kościół katolicki, a dokładniej jego zakony. Z całym szacunkiem, panie ministrze, ja nigdy nie zaprzestałem krzykliwej, antyklerykalnej propagandy na łamach swojej gazety. Sam nie wiem, co jeszcze mógłbym zrobić. My wszyscy musimy jeszcze więcej robić. Zaczęliśmy dobrze. W pierwszych latach zdołaliśmy powstrzymać rozwój zakonów. Doprowadziliśmy do tego, że noszenie szat kapłańskich w miejscu publicznych stało się nielegalne. Ograniczyliśmy również dopływ informacji religijnych do szkół. Zatrudniliśmy również każdego księdza, który odszedł od kapłaństwa, dając mu pracę rządową.
W tych pierwszych latach działaliśmy z doskonałą skutecznością, gdyż 10% księży, a nawet nieco i więcej, opuściło stan kapłański. Wygląda jednak na to, że nie działamy bardziej z rozmachem, a zwłaszcza na tym polu. Musi pan jednak sobie zdawać sprawę, panie ministrze, że o wiele trudniej jest zwalczać religię na prowincjach kraju niż w miastach czy bądź miasteczkach. Ależ nie. Nie w przypadku, jeśli jest się prawdziwie przekonanym wolnomyślicielem, panie Santos. Czy pamięta pan, co zrobił 5 lat temu nasz obecny premier Alfonso Costa, kiedy obejmował stanowisko ministra sprawiedliwości? Wybrał się do Bragi, samego centrum religii. Tam zapowiedział wytępienie katolicyzmu w tym kraju w przeciągu jednego pokolenia. A zatem my oprócz przekonań musimy wykazywać się odwagą. Musimy tworzyć nową kampanię. Trzeba będzie prowadzić spotkania, gdzie będą odbywać się publiczne protesty przeciwko religii. Musimy w większym stopniu ośmieszać kler na łamach naszych gazet. Należy sprowokować ogół, aby sam domagał się ostrzejszych i bardziej skutecznych ograniczeń wobec Kościoła. Przygotuję spotkanie dla ogółu w najbliższym możliwym terminie. Trzeba wprowadzić zamieszanie całą tą sprawę pośród ludu. A jestem przekonany też, że i pan Dowale dorzuci kilka historii na temat nadużyć kleru. Jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałbym z panem porozmawiać. Słucham, panie ministrze. Podjęliśmy niedawno decyzję, że utrwalimy nasze więzy z Wielką Brytanią. Podczas tej wojny walczyć będziemy po stronie aliantów. Chodzi o to, żeby pobrać wielu rekrutów z tego rejonu. Dobrze byłoby przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych. Na czołówkach naszych gazet można by pisać o mobilizacji i poborze. Oczywiście, im więcej ochotników, tym mniej rekrutów będzie werbowanych do wojska. O Marto, Olimpio! Jak się cieszę, że przyszliście. Proszę, wejdźcie. Naszą dwójkę wysłaliśmy już do łóżka. Przyprowadziliśmy Łucję. O, czas iść do łóżka, Łucjo. Tak, mama. Napijesz się czegoś, Marto? Wypiję z sobą kieliszek. Ale nie duży. O, myślałam, że masz dość picia na dzisiaj, Antoni Santos. On dopiero co wrócił z gospody. Mówimy, mężczyzna musi wypić po dniu ciężkiej pracy na polu. Ale nie każdego wieczoru. Mówimy o wojnie. O tym, że wielu młodzieńców z gór zabiorą do wojska. Mówi się, że potrzebują 200 tysięcy mężczyzn. Przecież wojna to straszna kara spadająca na grzeszne narody. Powinniśmy się bronić przed czymś takim. Nas to już nie wezmą do wojska, bo jesteśmy za słabi. A ty, Marto, już swoje odsłużyłeś w Afryce. Za nic nie dał mi się zaciągnąć więcej do wojska. Wypijmy. Na zdrowie. Za pokój. Za pokój. Na zdrowie. A co ty o tym wszystkim myślisz, Marto? To jakieś szaleństwo. No bo z jednej strony papież nawołuje o pokój.
a rząd wyrusza sobie na wojnę. Przysparzając nam tylko problemów. No ale cóż to za rząd, który zabija własnego króla i prześladuje kościół? Uważaj, Marto, co mówisz. A niby dlaczego? A dlaczego trzeba zabijać naszych chłopców w tej Francji? Bo przecież to nawet nie jest nasza wojna. Tam będą okopy, błota, karabiny maszynowe, no i ciężka artyleria. Nasi chłopcy wcale nie będą szli na wojnę. Nasi chłopcy prowadzeni będą na rzeź. Ojej.